Dzień dobry, witajcie w czwartym odcinku Skyblocka Minecraftowego na wersję 1.14. Ja oczywiście jestem Flotar i to jest nowa mapa. Nowa mapa, którą stworzył mi widz. Czekajcie, tu mamy książkę od niego. Mam nadzieję, że się podpisał. I zobaczcie, mamy takie cztery wysepki. Oczywiście mapa jest na wersję 1.14, tu się nic nie zmieniło. A dla tych, którzy się zastanawiają, dlaczego zaszła taka zmiana, ponieważ tego mojego save'a, na którym ostatnio grałem, niestety nie dało się naprawić i potwory tam się nie spawnowały. A przecież nie o to chodzi, żeby po prostu tych potworów tutaj nie było. Także mówiłem, że tam postaram się zrobić tak, abym miał po prostu jak najwięcej tych, znaczy najwięcej, tak abym był mniej więcej w tym samym momencie gry co tutaj. I proszę bardzo, mam generator kobla działający, także dałem sobie też jakiś kill-off i parę staków kobla, żebym po prostu przez większość tego odcinka nie kopał tego. No i mamy deszcz. Wiecie co? Ja wyłączę ten deszcz, a wy w międzyczasie możecie ocenić ten film, jeżeli oczywiście lubicie serię i chcecie, aby więcej Skyblocka pojawiało się u mnie na kanale, bo na razie są to dwa odcinki, ale może będą to trzy, może będą to cztery, chyba deszczu się nie da wyłączyć, no trudno. Także mam dwa wiaderka, jakieś jabłka, sadzonki podstawowe i mamy przeczytaj. Dobra, przeczytajmy. Przeczytaj cały autor mapy, Husky, także dziękuję Husky, bo naprawdę bardzo szybko się wyrobił z tym i bardzo szybko podesłał mi tą mapę. Nie niż spawnerów, może się oświetlić. Render distance na 12, chyba mam taki. Okej, okay. Pamiętajcie w ogóle, że na gierwa z Corem Flotar 3% zwrotu na gierki, link w opisie, gdyby ktoś chciał kupić takie fajutkie gry. Okej, okay. Informacje i porady, moby się normalnie respią, na początek radzę odwiedzić lake, a na koniec dżunglę. Lake to jest swoje jezioro, tak? W każdej wyspie jest sporo ród, szczególnie na łące, mapa zawiera wszystkie elementy z 1.14. No i o to mi chodziło, bo ja chciałem się po prostu dowiedzieć, jak tutaj działają te rzeczy. I pytanie, czekajcie. Które to będzie lake? To będzie pustynia. Tu będzie dżungla. Czekajcie, co mam na końcu? Szczególnie. Okej. Okay. Małe poprawki do mapy. Mam nadzieję, że się kolego nie obrazisz. Łąkę, okej. Okay. Nie lake, tylko łąkę. Wydaje mi się, że to będzie łąka. I tam mamy jakieś ognisko palące. Także co, nie tracimy czasu. Bo jako, że to jest czwarty film, no to wypadałoby troszkę przyspieszyć z tym wszystkim, ale najpierw musimy tak czy siak zniszczyć tutaj drzewo, bo zapomniałem o tym, że drzewo tutaj też trzeba rozwalić i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy ta mapa będzie lepsza? Wiadomo, że jest troszkę to inny skyblock, no bo wyspy są większe, ale tak naprawdę to niczego nie zmienia, no bo raczej te same rzeczy byłyby tam. Chyba, że wiecie, o Jezu, jakim jestem idiotą. Aż mnie po prostu to zabolało. Dobra. Wszystkie przedmioty mam tutaj? Chyba mam. Powinno tak być, że wszystkie przedmioty tutaj będą. Czekajcie, ja sobie może... player, hostile, weather. O! Będziemy mieli taki spokojny deszczyk gdzieś tam w tle. Dobra, zróbmy szybko crafting table i ruszamy na jakąś sąsiednią wyspę. Na tą łąkę. Co to jest za kwiatek? Jakiś nowy? Okej, okay, cornflower, tak się nazywasz, kolega. Dziwne, że nie ma potworów. Wydaje mi się, że normalnie... są potwory. Okej, okay, nie było tematu. Potwory tutaj także są. I także czekałem tylko, aby mnie zażyć. Przypominam, że jeżeli lubicie mody, no to prowadzę także serię Przygody z Flotarem, gdzie właśnie tam zajmujemy się modyfikacjami. Też naprawdę bardzo przyjemna seria. Ostatnio się wciągnąłem i... Wow, co ja w ogóle, jaki mam tam projekt? To jest mój projekt życia, bo chyba niczego takiego jeszcze dużego nie budowałem w Minecrafcie. Dobra, weźmy sobie sadzonkę jedną, któraś na pewno wyrośnie, nie? Z tych sadzonek. Więc powinno się to udać. O, jakiś patek. Podobno to też zostało wprowadzone w jakiejś tam wersji gry, że teraz z drzew mamy także patyki, więc fajnie. Dobra, cztery sadzonki są. Zbudujemy sobie most po prostu na tą łąkę, tylko wiecie co? Tak, żebym nie stracił tych przedmiotów wszystkich. Jabłka weźmiemy sobie powiedzmy 3, grzybów na razie nie biorę. Slabów sobie troszkę może więcej zrobimy. Okay, żebym na tą wyspę po prostu doszedł. I zaraz pokombinujemy, znaczy po prostu nie chcę tracić przedmiotów, ok? Do tego zmierzam. Tam widzę, że jest dużo surowców fajnych. No i trzeba wybudować fajną ścieżkę, tylko czekajcie. Oczywiście, coś musiało iść nie po mojej myśli. I podobno, czekajcie, jak to pisaliście, że chyba na półpłytkach się nie respią potwory? Jeżeli są one w jakiejś tam pozycji ustawione, ale to może ja sobie to dodałem jakoś w głowie, nie wiem. Może tak być. Dobra, oczywiście, jako że miało być to bardzo podobne do tego, co było.
No to proszę bardzo, mamy dokładnie taką samą drogę. No i trzeba ją szybciutko wybudować, iść po... Dzisiaj po prostu będę chciał odkryć tą wyspę, sprawdzić, co się na niej znajduje i wydobyć diamenty na przykład. Wydaje mi się, że mieszkańców tych nowych nie ma, chociaż może tam. No, tam w ogóle jest dzwon, widzę to. Ciekaw jestem, ile z tych nowych rzeczy w Minecrafcie 1.14 ma jakieś praktyczne zastosowanie. Bo wiecie, na przykład bambus. Co można zrobić z bambusa? Poza tym, że on chyba się bardzo szybko rozrasta i to jest w sumie jedyna rzecz, jaką o tym wiem. W sumie drzwi muszę też zrobić. No, drzwi też się przydadzą, bo potwory będą też się tutaj respił. Chociaż mówię, z tego co pamiętam, to się chyba potwory nie respią na płytkach albo kompletnie coś przekręciłem. I nawet nie o to chodziło. Dobra, drzewo. Gdzie mam drzewo? Tu mam drzewo. Sobie można w sumie przerobić to. I właśnie, miecz od razu zrobię. A? Bo za chwilę będzie noc. I stracę wszystkie przedmioty i ta seria bardzo szybko się zakończy. A tak, to mieczek, cyk, przygotowany. W ogóle podobają mi się te nowe tekstury. Jakoś bardziej pasują do Minecrafta. Trzy pary drzwi. Okej, okay. No i będziemy musieli czekać na resztę drzewek, aż wyrosną. Okej, okay, cyk, cyk. Dobra. I robimy tak, tak. Tak, 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 tak. No! Super! Super to zrobiłem. No, no, naprawdę fajnie to wygląda. Gut na razie nie spada, także same plusy chciałem powiedzieć, ale widzę, jak to już na mnie czeka na tej wyspie. I on chyba nie jest przyjaźnie nastawiony. W ogóle co to jest? Czy to jest diament? To... Ta ruda, nie wiem, czy oglądacie na telefonach, czy na komputerach, ale ta ruda wygląda, jakby była jaśniejsza od diamentu. Taka bardzo, bardzo mocno błękitna. Ale pewnie to jest zwykły diament. Kurde, boję się tego szkieleta. Czekajcie, jeżeli szkielet we mnie strzeli, no to tak czy siak nie powinien mnie po pierwsze zabić na jednego strzała. Chwila, tutaj coś mi się zrespiło na wyspie. Okej, okay, żeby mi się, wiecie, nie obróciła tam potwory, że będą na mnie czekały. Szkoda, że nie mogę deszczu wyłączyć. Chciałem wyłączyć to w opcjach, ale chyba to Optifine tylko posiada taką rzecz. Dobra, no będę budował tą drogę. Już ciul, przynajmniej w końcu jest jakieś wyzwanie, bo tam był ten problem, że... no nie było tych potworów, więc tak naprawdę nic nie zagrażało mojemu zdrowiu, chyba że moja głupota, wiecie, mogłem spaść do... To są chmury? Nie, to nie wygląda kompletnie jak chmury. Mogłem spaść oczywiście w przepaść, więc było jedno albo drugie. Okej, okay. Cześć szkielety. Kurde, powinienem iść po pochodnie teraz. Ja wiem, że budowa już mostu była, ale no to jest na inną wyspę i chciałem to mieć uwiecznione jakby na filmie, bo nie wiem, co mnie dokładnie spotka po drodze. Może za chwilę umrę, się zdenerwuję, wyłączę nagrywanie i włączę za jakiś czas i powiem, o, wybudowałem już ten piękny most. Zobaczcie, on jest dokładnie taki sam, ale na razie jest to wszystko nagrywane na żywo, powiedzmy. Cześć, pająki. Chociaż nie, pająki nie powinny mnie atakować. W sumie nie wiem, czy jest noc teraz, czy dzień. Pająki też będę musiał pozabijać. Czekajcie, chwila. Coś mi mignęło. Okej. Okay. Słuchajcie, mogę zejść na dół. Znaczy, no nie będę tego robił. Ale teoretycznie mógłbym zejść na dół. Może tam jest jakiś sekret ukryty. O, to by było fajne, gdyby był jakiś... Cześć, świnko. O, chyba szkielet mnie już zauważył. Dobra, czyli mamy świnie, ale świni nie będę zabijał. Bo może to się przyda do jakiejś farmy. Chociaż pytanie właśnie, czy potwory mogą się respić w potwory. Czy zwierzęta mogą się respić w Minecrafcie? Tak, o. No, i to jest... O! Ty. Ogień go uderzył. Dobra, to będę musiał to wykorzystać szybko. Cyk, cyk, coraz bliżej. Cyk, cyk. O, ty, kolejna świnia się zrespia. Dobra, czyli to jest spawner świń. Nie wiem, czy to nie jest trochę za łatwe. I kolejne krowy. I nawet te krowy. Z tego co widzę, to się wszystko tam... Nie, wal się na ryj szkielecie, co? Ła! ale drzewo mi urosło. No dobra. No to próbujemy raz jeszcze, bo nie widzę szkieleta.
Trzeba dostać się do tej wyspy jak najszybciej. Dobra, już nawet nie będę... Jest? Mogę? Mogę. Cyk, 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 cyk. Dobra, zarąbiście, mamy to. Także co, idę zwiedzić tą wyspę. Ale jest tutaj coś fajnego? Czy mamy... Łóżko mam, dobra, od razu. Ja pierdziel, pająk! O, pająk, ale to jest... Czy pająk jest agresywny? Tak, jest agresywny. Okej, z tyłu za mną nic nie ma. Dobra, walka z pierwszym potworem. To jest ten nowy system walki. Monster Hunter, zarąbiście. A, i teraz chyba noc dopiero się robi. Okej, no to powiem tak, tutaj jest mój dom, siema, idę od razu spać. No i będę miał zapisanego spawn pointa. Nie wiem, czy nie jest taki miejscami za łatwy ten skyblock, bo tamten na pewno był poziom wyżej. Ale w sumie ja mówię, grałem w skyblocka, znaczy chcę grać w skyblocka, aby sobie poznać te wszystkie nowe rzeczy z nowych wersji Minecrafta, nie też, żeby się jakoś przesadnie męczyć z tym, aby zdobyć jakąś tam, wiecie, rzecz. I w sumie pewnie niektórych nie było na tamtej mapie. Dobra, cyk. Czyli co? Czy powinienem rozwalać te spawnery? Chyba nie. Znaczy nie, tam chyba nawet w zasadach mam, że nie rozwalaj spawnerów. Dobra, zrobimy sobie szybką ścieżkę. Znaczy szybką ścieżkę. Szybką osłonę tej mojej drogi. Cyk. Okej. I czy powinny tutaj być jeszcze jedne drzwi? Chyba nie. Dobra. Czyli mamy co? Mnóstwo świń. Mnóstwo krów. Mnóstwo baranów, czyli to jest wyspa. O, ła! To bije. Dzwon. Co? Co robi dzwon? Nie wiem, w sumie to jest jakiś zwykły dzwonek. Czyli co, mogę taką krowę zrzucić? A i tak mi się zrespi kolejna. Co to jest? Czego to jest spawner? To są zombie pigment... Nie. Nie wiem, co to jest. Czy to są jakieś ryby? Chwila, może tutaj są. Ty, co to jest? Cześć. Aha, i z tego rybki mamy. Właśnie, bo przecież 1.13 to był chyba ten podwodny update, tak? Że tam rafa koralowa i tak dalej zostało dodane. No widzicie, ja też tego kompletnie nie kojarzyłem. Czyli okej, mam tutaj spawner rybek. Tylko czekajcie, co to jest? Co to? Pufferfish, tak? Mogę to zjeść? Co mi się... O Jezu! Ej, zatrułem się. Pierwsza śmierć, chyba. Chyba, że tutaj poison nie zabija, czekajcie. A, dobra. Okej, czyli już wiem, że tej rybki nie należy zjadać. Spoko. Mogę zjeść surową rybę? Dobra, mogę zjeść. I zjedzmy sobie kolejne jabłko. A, i tak muszę przeczekać tą truciznę, także w międzyczasie mogę zacząć kopać w dół i na przykład zdobyć diamenty. Tutaj gdzieś są na dole diamenty, także będzie można zrobić na przykład jakiś kill off. Czekajcie, a nie mogę... Chwila, bo ja coś widziałem takiego, że mogę wrzucić takie mięso surowe. To są barany. Tutaj. Tak? Aj, to się będzie robiło! Ej, zarąbiste to jest! Zobaczcie, mam tutaj automatyczne robienie jedzenia. I chwila. Kiedy to będzie gotowe? Ile to się musi robić? Zobaczcie, skórę mam. Jakbym... już mam pewien pomysł. Jak można to fajnie zautomatyzować wszystko. Chociaż czekajcie, czy jeżeli wrzucę jedzenie w ogień? Nie, no to nic się kompletnie z tym jedzeniem nie dzieje. Aha, jeżeli jedzenie się upiecze, no to ja mogę podejść i mam upieczone jedzonko. Spoko. Tylko pytanie, ile to ognisko się na przykład będzie paliło? Bo to też jest bardzo ważne. Wow! I mamy dużo szczejków. Czekajcie, coś tu było napisane. Sub. A, sub, zostawcie suba. I piękne takie nawiązanka. Dobra, ale wypadałoby zajrzeć, co tutaj jest i znaleźć w końcu te... Właśnie, i to jest diament? Kurde. No przecież to nie... Czekajcie. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. To nie wygląda jak diament. Przecież to... Ma kompletnie inną teksturę, czy tylko mi się wydaje. Nie mam oczywiście teraz jak tego porównać, ale jestem po prostu przekonany, że to jest jakiś nowy diament. Oczywiście nie, ale tak mógłbym nazwać ten film. Nowy diament? Proszę bardzo, kolejne diamenty. Dobra, i tak muszę żelazo zdobyć.
Gdzieś tutaj powinno być żelazo jeszcze. Przynajmniej jeden. Ile mam już żelaza? Jeden dopiero. Bo tego raczej nie zdobędę, no właśnie. Węgiel jest. Żelazo też jest. Więc ktoś tam się bije. Dobra, wyjdźmy, wróćmy do domu. Zróbmy piec, przepalmy to i wróćmy po diamenty. W końcu będą pierwsze diamenty na skyblocku. Może tak szybko dość zdobyte, ale no, trudno się mówi. Dobra, czyli mam dwa drzewka, to jest akacja, to jest... to jest chyba zwykłe drzewo. Tylko ono też ma zmienioną teksturę. Dobra, piec jest? Jest. No to od razu cyk, cyk. Poczekajmy sobie chwilę. W międzyczasie mogę rozwalić drzwi i postawić je w normalny sposób dla... no, tak, żeby po prostu się otwierały razem, a nie osobno. Okej. Długo, muszę to oświetlić też, no bo tutaj się będą w nocy potwory respiły. Najprawdopodobniej. Dobra, cyk, cyk. No, powiedzmy, że takie coś chciałem. Tylko chwilę, muszę jeszcze to zniszczyć. I lecimy pod jaksy. Tylko w sumie właśnie, ile tam tych diamentów jest, bo może niepotrzebnie będę robił żelazne narzędzia, znaczy tego, diamentowe narzędzia. Bo co, diamentowe narzędzia są tylko po to, aby zebrać obsydian. A czy ja potrzebuję na razie obsydianu? Chyba nie. Przydałoby się w ogóle dom zbudować w końcu. No, zacząłem w tamtym jednym odcinku, ale no... powiedzmy, że mieliśmy malutkie problemy z tym. Więc domem trzeba będzie też się zająć, a będę musiał posługiwać jakieś materiały. Może zrobię tą farmę drzewek. No właśnie, to też powinno być farma drzew. Dobra, idziemy zrobić wszystkie surowce, jakie tam są. Isn't it iron pick? Yes. Tylko właśnie, trzeba uważać, abym po prostu tego nie stracił. Chwila, czy to jest diament? A, bo diament inaczej teraz wygląda. Widzicie? Tekstura się różni. Dlatego sama ruda też jest troszkę inna. Emeraldy? Emerald też jest inny. A, czyli pozmieniali tekstury. Kurde. Fajnie. Dobra, także wszystko zdobędziemy. Dobrze, że nie kopię pod siebie. Bo chciałem to wykopać na samym początku. Okej, okay, kolejny diamencik. Może diamentów na razie nie będę kompletnie ruszał. O, cześć świnko. Czyli tak, pode mną już tutaj jest przepaść. Okej, okay, tutaj jeszcze nie. Tutaj też nie. Ja na shifcie, jak widzicie, chodzę, bo nie chcę się o tym przekonać, czy jest pode mną przepaść, czy nie. Po prostu spadając w nią. Dobra, czyli wszystko. Jeden kilo i kurde, wszystkie surowce możesz zdobyć. Na pewno coś tutaj zostawię jeszcze. Dobra, pod tym. Okej, okay. Pod tym na 100% jest przepaść. Uwaga, sprawdzę to. Patrzcie, jest przepaść. Jak ja mam to teraz zdobyć? Bym musiał pod tym wybudować. Albo wodę puścić po prostu. Dobra, na razie może zatkam to. Okej, okay, żebym nie spadł. I bierzemy kolejne diamenciki. Cyk i cyk. Wyspa pełna surowców. Jeszcze jest dziwne, że autor kazał mi tutaj iść w pierwszej kolejności. A to, co na mnie czekało, to wiecie, zamiast na przykład, nie wiem, krówki jednej albo dwóch, to mamy tak, jedzenie zapewnione, surowce zapewnione tak naprawdę, bo już mam 6 diamentów przez chwilę. Nie wiem, czy ten skyblock nie jest za łatwy, ale pewnie będę sobie już na nim grał. No trudno. Autorze, mogłeś troszeczkę to utrudnić, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo narzędzi mi dajesz na początek. Chyba, że później będą jeszcze jakieś wyzwania. A tak może być. Dobra, dawaj mi diamenta. Dawaj mi emerald. I żelazo. I przepaść! Dobra, mam to. Ty. Owco, słuchaj. Sprawdź. Dobra, chciałem, żeby sprawdziła, czy przeżyje to. Okej, okay, jeszcze wydobądźmy tu. Cyk. To mogę wejść? Cyk. Okej, okay. I teraz nie powinienem stracić tego. I tego też nie. I tego też nie. O, w ogóle blok mogę zrobić diamentowy, czyli mam 9 diamentów. Zarąbiście. Dobra, wracam. Na razie nie będę więcej tego robił. Znaczy nie będę tego więcej wydobywał, bo po prostu nie potrzebuję na razie. A wolę donieść w całości te diamenty. Dobra, wyjdźmy sobie stąd.
O, zobaczcie, ile jedzenia. Wystarczy, że co jakiś czas będę tutaj po prostu przychodził i za darmo będę dostawał masę pożywienia. No spoko, czyli co, pierwsza wyspa powiedzmy zwiedzona, jeszcze zostały trzy. Czekajcie, tam ma być ostatnia, czyli może tam coś jest takiego dość trudnego, ale zanim to zrobimy, no to będę chciał na pewno wybudować dom. No, bo bez domu się po prostu tutaj nie będzie dało nic robić. A nie chcę mieszkać na takiej wyspie zwykłej. Jak tu się gdzieś potwory zrespią, to będzie lipa. Właśnie, wiem, że jest w tym nowym Minecrafcie są jakieś ataki na wioskę. A tam jest niby wioska. Więc może będzie jakiś atak tych pillager? Pillager z tego, co pisaliście? Coś takiego. Chociaż nie. Jako, że to jest Skyblock, to pewnie nie ma takich rzeczy. Także co, za chwilę będziemy się żegnali. Ja poczekam sobie tylko chwilkę, żeby zobaczyć na noc i zobaczyć po prostu, czy tutaj będą się potwory respiły, czy też nie. I raczej do zobaczenia w kolejnym filmie Skyblocka z Flotarem. Chociaż nie, chwila, jeszcze się nie żegnam. Spokojnie, jeszcze chwila. Jeszcze momencik. Sobie w międzyczasie pościnam to drzewo, bo i tak powoli dopiero się robi noc. Zobaczcie, tam są kolejne surowce. Tutaj są kolejne surowce. Tutaj też są kolejne surowce. Kurde, no naprawdę mapa bogata w surowce. Ale wiecie, to może być tak, że to, tak naprawdę to nie surowce się tutaj liczą, tylko co innego. I że będę miał dużo tych surowców, jakiegoś złota, żelaza. O, redstone też jest zmieniony. Ale to rozgrywka będzie się opierała kompletnie na czym innym. W sumie wiecie co? Wezmę sobie, zrobię może pochodnie. Okej, okay. I mógłbym tamtą wyspę oświetlić. Tamtą, wiecie, ze zwierzętami. Cyk, może zdążę? A jak nie zdążę, to trudno. Dobra, lecimy, 12. Szybko, szybko, szybko! Cyk. O nie, tego miałem nie oświetlać, bo miałem sprawdzić, czy tutaj się respią. Ale samo to... Ja pierdzielę, ile jedzenia. Okej. Okay. Nie, tam słyszę jakiegoś zombiaka. Chyba zombie się zrespił gdzieś tutaj na dole. Dobra, tutaj na wodzie. Kurde, boję się, że spadnę. Ale można to szybko sprawdzić. Znaczy, można szybko dać tutaj pochodnie. Okej, okay. Pięknie. Także ta wyspa oświetlona. A zobaczcie, że jednak tu się potwory nie respią na tych półpłytkach. Wydaje mi się, że jeżeli byłby poziom wyżej, to... Nie, czekajcie, bo te półpłytki są i tak na tym poziomie. Nie wiem, dziwne jest to. Dlaczego się potwory nie respią na czymś takim, skoro nawet moja wyspa nie jest za bardzo oświetlona. I tutaj wydaje mi się, że w tym miejscu powinno się coś respić. No a tak to mamy jednego zombiaka, który gdzieś tam wyszedł z podziemi. Także co, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku Skyblocka. Pewnie on będzie jeszcze w tym tygodniu. Bo chcę wrzucać dwa odcinki, może trzy, zobaczymy, jak się po prostu będzie grało. Także na razie, cześć, pa, pa.